Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie, bo jestem akurat przejazdem, ale przejazdem z dobrą wiadomością dla Chrzanowa, dla mieszkańców, dla powiatu chrzanowskiego, dla Małopolski można też powiedzieć, bo to duży szpital, jak widzę. Otóż w dniu dzisiejszym została podjęta decyzja przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu środków finansowych na poprawę efektywności energetycznej dla szpitala powiatowego w Chrzanowie. Gratuluję panu dyrektorowi, panu wojewodzi, panu posłowi z takich wniosków, bo to jest oczywiście na wniosek na wniosek szpitala. Poprawa efektywności wiąże się z tym, że będzie mniejsze zużycie, znacząco mniejsze zużycie energii, ciepła, co przełoży się na oszczędności finansowe i spowoduje lepszą użyteczność szpitala i lepsze warunki funkcjonowania szpitala. Po prostu się przełoży na ochronę środowiska, zmniejszenie zużycia energii, znaczące zmniejszenie zużycia energii, bo docelowo też będzie zastosowanie odnawialnych źródeł energii, co oznacza zmniejsze zużycie paliw kopalnych. Czy kolejny raz w ostatnich dwóch tygodniach wspólnie z panem posłem Kozikiem i wspólnie z panem wojewodą Łukaszem Kmitą mamy taką możliwość, że informujemy państwa o kolejnych środkach, które płyną do naszego szpitala. W tamtym tygodniu 12 milionów na dozbrojenie SOR-ów, teraz 11 milionów, ponad 11 milionów na termomodernizację naszego szpitala. Ta termomodernizacja otworzy nam jakby drogę do gruntownego remontu naszego szpitala. Te pieniądze będą przeznaczone na wymianę okien, wymianę centralnego ogrzewania i wymianę oświetlenia. I tak jak powiedziałem, to nam pozwoli otworzyć jakby drogę do remontu, generalnego remontu całego szpitala naszego. Tutaj jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wsparcie. Tu pan wojewoda powiedział, że dziękuję samorządom. Ja jeszcze chcę podziękować Urzędowi Wojewódzkiemu, który zawsze nas wspiera i który zawsze ma dla nas otwarte drzwi. Także za to dziękuję. Dziękuję panu posłowi za zaangażowanie, który też nam tutaj bardzo dużo pomógł. Także jeszcze raz dziękujemy, no i mamy nadzieję, że projekt zrealizujemy i rozliczymy. Tak? Dziękuję bardzo.